Choć do uroczystych obchodów okrągłej 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej mamy jeszcze ponad pół roku, już teraz mówi się o szczególnym charakterze tegorocznych uroczystości. Niewykluczone, że 1 września w Wieluniu po raz kolejny pojawi się prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. W dodatku nie sam, tylko w towarzystwie prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera. Andrzej Duda, jak wiadomo, był już w Wieluniu podczas uroczystych obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej w 2017 roku. Przypomnijmy sobie, co powiedział wtedy do mieszkańców miasta i zaproszonych gości. Wasze miasto. Ale ono nie jest symbolem bohaterstwa. Ono jest symbolem bestialstwa. Niemieckiego bestialstwa. Złamania konwencji międzynarodowych. Zaatakowania w zdradziecki sposób. Bez żadnego ostrzeżenia. Bez żadnego uprzedzenia. Zwykłych, śpiących ludzi. Bombardowania szpitala, zniszczenia obiektów kultu, kościoła farnego, zboru ewangelicko-augsburskiego, synagogi czy żołnierskiej, dzisiaj Sienkiewicza. Bestialstwa. Czegoś, co dzisiaj nazwalibyśmy atakiem terrorystycznym. Bo zbombardowanie śpiącego miasta to nie jest wojna. To jest barbarzyństwo i bandytyzm. Ten atak na Wieluń stał się straszliwym symbolem tamtej wojny i metod, jakie stosowali Niemcy. Niewykluczone, że na uroczyste obchody okrągłej 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej do Wielunia przyjadą również prezydenci innych miast europejskich. Z pewnością będą to największe w historii Wielunia obchody wybuchu II wojny światowej, tak przynajmniej zapowiada burmistrz Paweł Okrasa. Zresztą przygotowania do obchodów już się rozpoczęły. Przypomnijmy, że w poprzednich latach na rocznicowych obchodach w Wieluniu gościli też inni prezydenci: Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski. Ten ostatni był w Wieluniu w randze marszałka Sejmu Rzeczpospolitej.